Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Oddycha? Nie. Nie oddycha. Co teraz robimy? Dzwonimy na 112. Na 112 właśnie. I co musimy powiedzieć na tym numerze 112? Lokalizacja. Panowie, kto tworzy piekary 112 i skąd pomysł na jego powstanie? Portal piekary 112 jest wspólną inicjatywą wielu takich społecznych środowisk działających na rzecz miasta, między innymi WOPR Piekarski, w którym też działam, grupy Bezpieczne Piekary, która powstała na Facebooku, i wielu, wielu innych środowisk, z którymi na co dzień współpracujemy, chociażby grupa Lecymy Durś, grupa znana chyba wszystkim, grupa biegowa z piekar, z którymi też współpracujemy w naszych działaniach pod względem sportowym. A jakiego rodzaju informacje możemy znaleźć w tym serwisie? Ogół informacji do tej pory publikowany na różnego rodzaju portalach, tych grup, o których wspomniał wcześniej Maciek. Chcemy, to, aby było to w jednym miejscu, taki, żeby mieszkaniec piekary, wpisując w swoją wyszukiwarkę piekary 112, mógł wszystkie informacje znaleźć w tym jednym miejscu z różnych dziedzin życia, dziedzin sportowych, przede wszystkim bezpieczeństwa, ale również dziedziny sportowe, edukacji, dziedziny społeczne, żeby to w jednym miejscu udało się skatalogować. Serwis cały czas się rozwija. Udostępniliśmy ostatnimi dniami dla mieszkańców telefon alarmowy, pod którym mogą się z nami kontaktować. Natomiast już w pierwszym tygodniu funkcjonowania tego numeru ratunkowego zdarzały nam się osoby, które kontaktowały się z nami, chciały zgłosić różnorakie interwencje. Dajmy na to, no mamy okres zimowy, zadymienie. Nie wiedzą, gdzie z takim tematem się udać, z kim się skontaktować. My wówczas służymy pomocą, podejmujemy taką jakby interwencję, pośredniczymy pomiędzy mieszkańcami a służbami, które są odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Jak mówisz profilaktyka, bezpieczeństwo, to mi się kojarzy to ze szkoleniami. Czy przewidujecie jakieś szkolenia dla mieszkańców? Jak to będzie przebiegało? Tak jak do tej pory, tak jak działaliśmy pod egidą WOPR-u, pod egidą innych stowarzyszeń, tak samo chcemy to kontynuować. Chcemy, żeby mieszkańcy mieli możliwość spróbowania sobie różnego rodzaju działań profilaktycznych, głównie też pierwszej pomocy. My na to kładziemy cały czas nacisk z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora. Zresztą akcja AED to proste, którą zapoczątkowaliśmy z Maćkiem na jesień zeszłego roku, bardzo dobrze się przyjęła. W dalszym ciągu rozdajemy karty ICE, ale też różnego rodzaju inne takie działania profilaktyczne w każdym miejscu na terenie naszego miasta będziemy chcieli podejmować, tak aby urozmaicić to nasze życie w piekarach. Słuchajcie, tak szybciutko jeszcze, jak dzwonimy na ten numer 112, tak? Co powinniśmy powiedzieć jako pierwsze? Lokalizację i co się stało. Bardzo dobrze. Przede wszystkim podajemy lokalizację. A wiecie, dlaczego najpierw lokalizacja? Wiecie co, może być różna sytuacja. Jak my najpierw powiemy, jak my dokładnie. I wyobraźcie sobie tak. I chcemy w piekarach organizować takie cykliczne pokazy dynamiczne, w jaki sposób przebiegają akcje ratunkowe skierowane na konkretny przypadek. Gdyż taka dynamika daje obserwatorom najlepszy ogląd, jakie jest zagrożenie, jak służby w taki sposób działają, reagują i współpracują na miejscu zdarzenia. To ruszmy jeszcze do serwisu. Czy macie jakieś najbliższe plany na jego rozwój? Co planujecie wprowadzić jeszcze do tego serwisu? Serwis będzie się rozwijał cały czas. Na pewno stworzymy sekcję wideo, gdzie będzie dział ze szkoleniami, gdzie będzie dział z, powiedzmy, prezentacją różnego rodzaju rozwiązań związanych z bezpieczeństwem. Pomysłów jest bardzo dużo, natomiast, no tak jak żeśmy wspomnieli, jest to nasza całkowicie inicjatywa, taka oddolna, prywatna. Pracujemy też wszyscy zawodowo, mamy rodziny, także w miarę możliwości czasowych będziemy na pewno ją rozwijać i realizować nasze potencjały. Jeszcze jedno pytanie. Tych informacji może się pojawiać dużo. Czy ktoś jest u Was odpowiedzialny za redagowanie tej informacji, zdobywanie informacji? Możemy się pochwalić, że w naszym zespole mamy profesjonalnego dziennikarza w postaci, cóż, nie ma co ukrywać, bo wszyscy się znamy, w postaci mojej żony. Iwona przez wiele lat zdobywała doświadczenie w różnego rodzaju mediach i ogólnopolskich, i w mediach regionalnych. Pracowała jako dziennikarz, tak to się nazywa w sloganie dziennikarskim, dziennikarz live'owy. Z tego względu na pewno sprawdzi się tutaj w dziale informacji takiej pilnej, którą będziemy umieszczać na serwisie. No i też będzie odpowiedzialna oczywiście za dział wiadomości.
serwisie Fikary 112. 30, tak? Teraz zobacz, tutaj dwa paluszki na brodę. Lepiej dwa palce, żeby go nie dusić. Jedna ręka na czoło. Na czoło, tak jest. I te dwa paluszki złapiemy na jego nos, odchylamy do tyłu. I teraz. Dwa razy. Jak mukniesz raz, trzeba się cofnąć, potem drugi raz i znowu 30 razy. Jak długo to robimy? Do mnie przyjedzie karetka. Dopóki nie przyjedzie karetka. Albo się nie odsunie. Dokładnie.